Wszystkim! Obłon 7. Przeciąg Hellblade. Dobra, jesteśmy chyba minutkę przed tym, co ostatnio skończyliśmy. Niestety Shadowplay został... Niestety Shadowplay zepsuł mi ten odcinek. Więc musiałem przychodzić ostatnią godzinę. Ponownie. Ale dobra. Tak, chyba właśnie dokładnie to tutaj skończyliśmy. Po tym wspomnieniu. Dobra, to idziemy dalej. Jesteśmy blisko drzewa. O, i tam jest Dillion. Patrzcie. Światełka. I kolorki się robią. Co tu się dzieje? O, patrzcie. Wygląda na to, że to jest jej osada. Rodzima. Ładna okolica. Pewno to jest jedno z tych terytorium, które było najeżdżane przez Wikingów. Zastanawiam się, czy to bardziej jest Anglia, czy Szkocja. Teren dosyć taki pagórkowaty, więc może nawet Szkocja. Ale dobra, nieważne. Idziemy do drzewa. Wiemy, że pierwszy raz go właśnie tam zobaczyła Senua pod drzewem. No, siema. Senua. I haven't seen you before. I'm not... I don't leave home much. Oh. Zeno's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one? Well, I watched you, and... You learned all of that from watching me? You should become a warrior, you know. Me? I'm Dillion. I'm here for the warrior trials. Just come and watch. And bring your sword. You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who is supposed to reassure you. Make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. But her world changed the day the Northmen took him from her. Senua knows that there's no going back to how things were. That there's nothing to go back to at all. Stay still. Their gods can see into your mind. Znowu ten niedobry głos. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering will have been for nothing. Shut up! Słyszałem się, że ten głos reprezentuje jej najgorsze demony. No cóż, bez miecza będzie trudno rozwalić tą halę całą. Z pewnością to jest niezły kawał kobiety. O, tam jest kamulec kolejny. To jest jeszcze jakiś inny kamulec.
Możemy z nim zrobić? Nope. Dobra. Może później się coś z nim zrobi. Oj, nie patrzmy na to, to jest brzydkie. Patrzmy na to. To jest dalsza część Sigmunda. Sigmund's sister trades ships with a sorceress. Oh. And in disguise. To jest ten wielki plan. She lies with her own brother. She gives birth to a son named Sinfjotli. After a time, she sends him to the forest to Sigmund. He tests the boy and finds him strong and fearless. And so they go to take their vengeance on King Siggeir. But luck is not on their side. They're captured. And Siggeir has them buried alive. Cóż, nie wiem dlaczego w takim razie Sigmund był największym bohaterem tych legend, skoro ciągle coś mu się nie udaje. Dobra. O! To jest chyba już ostatni amulet z Sigmundem. A może nie? As Sigmund and Sinfjotli are being buried alive, Sigmund's sister throws an armful of straw into the grave mound. Hidden in the straw is Sigmund's sword, the gift of Odin. Bardzo sprytne, bardzo. They cut their way out of the grave mound and set fire to Siggeir's hall. The king burns to death. Sigmund calls to his sister to come out so that she may live and be honored. She does come out, but only to tell him the truth. That she had slept with him, her brother, to beget a strong avenger. I am not fit to live, she says, and walks back into the fire. Oops. Strike vengeance from your heart, Senua, as there is always a heavy price to pay. No cóż. Jest jakaś porada na koniec? Kolejny amulet. Dobra, jesteśmy przy drzewie. Co my tu mamy? O, patrzcie. Coś tu jest. Tak samo jak ten miecz Sigmunda. Też był wbity w drzewo. Przez Odyna. Hamulce się aktywowały. Okej, okay. Czyli znowu kilka wyzwań musimy wykonać. Dobra, idziemy do pierwszego z brzegu. Może dlatego, że już nawet go przeszedłem raz. Nie znaczy, że już wiem jak to przejść wyzwanie, ale zobaczcie o co chodzi. And that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. But the angry dwarves cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn. And it would be the death of the king. Let me tell you about the sword Tyrving. No, jakiś kolejny miecz. Tak, gdzieś nas przeniosło. Możemy się wrócić? Nope.
Dobra, nieważne. Idziemy naprzód. So strange that we go to such lengths to bury death. Something so very ordinary. Inevitable. O, komunet. Fajnie ostatnio płynie spotkanie. Because we have no answer for it. But when it comes and forces itself onto our friends or loved ones, then comes the reckoning. Name is Herber, the daughter of a berserker, born after he was killed. She's a wild, willful child who teaches herself to fight with weapons. When she learns where her father is buried, her only desire is to reclaim the treasure buried with him, but above all, the sword, Tyrving. Okay. Widzicie? Berserkerzy nie musieli wcale walczyć toporami. Mogli się również posługiwać mieczami. W sumie berserker to chyba takie niezbyt historyczne, istniejące określenie. A raczej nie w sensie, jakim obecnie się go przyjmuje. Czy coś tutaj mamy? Nie. O! Ciekawe. Dillian, I'm here. I'm here for the trials. Like when we first met, remember? Mamy jedno przejście, tutaj mamy drugie. Nie pamiętam, żeby cokolwiek się, czymkolwiek się one różniły. I'll find him. Okej. Mamy dużo pochodnie, możemy ją podpalić. Mamy pustą tarczę. Tam mamy coś oświetlonego, a tam nie. Chodźmy najpierw tutaj. Chyba tak. Okej, no to zaraz się wrócimy. Możemy to podpalić? Nie. O, kamulet. Hervor disguises herself as a man to join a band of warriors, and soon becomes their leader. When they come to the island where her father is buried, her men do not want to go ashore. They say that evil haunts the island, and that it is a worse place by day than other places are by night. Fearless, she lands alone. There are many grave mounds, and all of them have ghostly flames burning over them. She comes to the grave mound of her father after passing through these ghostly fires as though they were mist. The flames I passed through were real enough. Damn the Northmen to hell. Hmm. Ciekawe. Tam już podpalone jest? Dobra, zaraz tam zejdziemy. To jest chyba kolejny kamulec. Within the burial mound, Herver calls on her father to wake from death and bring her his sword. She says that it is not seemly for the dead in their grave mounds to bear valuable weapons. Her father answers with words of warning. You go to your doom. Baleful runes surround you. You have gone mad. You have lost your mind. Your thoughts are confused. It is dangerous to wake the dead. Like I said, she reminds me of you. Dillian. Jest już żart, drów. Okej. Zobaczmy. Czy tutaj słyszymy coś? No nie bardzo. A pójdźmy w drugim kierunku. Chyba
Tutaj chyba słabiej słychać cokolwiek. Tak, ale zdecydowanie głośniej. Okej, to idziemy w tym kierunku. Dobra, patrzmy również na tarcze, bo one mają znaczenie. Pokazują nam, gdzie jesteśmy. Okej. Okej, okay. Dobra, porównajmy to jeszcze z drugim. Nie jestem pewien. Okej, okay. Tutaj zdecydowanie jest ciszej. Dobra, to znowu idziemy w tamtym kierunku. Dobra, zawsze wchodzenie do oświetlonych tyn dobrze się kończyło. Więc chodźmy tutaj. Tak, coś się zmienia. Teraz coś zamkniętego. To nie Dillion, w takim razie to kto? Okej. Okay. W nowym miejscu. Takiej tarczy chyba jeszcze nie byliśmy. Chyba bardziej wreszcie. Okej. Okay. Też się otworzyło przejście. Co tutaj mamy? Właśnie. Ktoś wymówił jej imię. Do tej pory, jak ktoś wymawiał jej imię, to chyba gdzieś w pobliżu musi się znajdować twarz. Poszukajmy twarzy może. Widzicie tu jakąś twarz? Ja nie widzę. Dobra, zaraz tam wyjdziemy. Szukajmy jeszcze chwilę twarzy. Jak żadnej nie znajdziemy, no to idziemy po prostu. Może jakaś na podłodze jest. Nie, nie widzę nic. Dobra. Albo nic nie widzę, albo po prostu wymyśliłem to sobie. Dobra, idziemy tutaj. No to do dzieła, Senua. I'm leaving. I've decided. I think it will be good for me. It's the darkness. It's speaking through. No, Dad, it's me. I think I can beat it in my own way. I can see the darkness in your eyes, child. I met a boy. Boy. The chief had some. No. He said he could help me. It's a trick. He said it could be normal. Normal? Yes.
No boy is going to save you. No one can. When they see the rot growing inside you, they will turn their back on you. The gods can only fix you through my hand. You're going nowhere. No. You will not defy the gods. Oh wow. Co niemiły ojciec. Come, child, take my hand. Come, Senua. I am leaving! You cannot escape the darkness. Your curse will make everyone suffer. You will have blood on your hands! Może dlatego w jednej... Przed przejściem do drzewa głosy mówiły, że to Senua ich wszystkich zabiła, Idyliona. W każdym razie zauważcie, jak bardzo ten głos jest podobny do jej najgorszego demona. Też taki bardzo niski, skrzeczący. Nie wiem więc, że... I podobnych też sformułowań używa. Że Senua jest zgniła. Więc może ten najgorszy jej demon właśnie symbolizuje jej ojca. No cóż. Zobaczmy, co dalej mamy. Okej, nie tutaj. Tutaj. I saw once a plague strike northern lands of ice. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like. Hundreds died. The sickness took nearly every person younger than 40 and many older. And where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. Loading. This place feels... What is this place? Loading. It's creepy. Creepy. Dobrze. It feels wrong. It feels strange. Dobrze ujęte. Where is it? Przypomina początek gry głosy. A zgodzicie się ze mną. This has to be wrong. There he is. Dilius. Dilion. The light. Go towards it. He's in the house. He's going in. He's disappearing. Follow him. Okej, chyba wskoczyć musimy do tego. Zobaczymy. Chcesz wejść? Możesz? Nie możesz. Jeżeli w takich warunkach żyli ci ludzie północy, to ja się nie dziwię, że tutaj zarazy się przelały. O nie, ciemność. Przejście. Rzeczywiście łuk jest magiczny. Ty
się świecisz? Okay, musimy spojrzeć na niego z odpowiedniego kąta. Co ona myśli, zanim znikniemy? Okej, okay, chyba stamtąd z góry musimy na niego spojrzeć. Ora, to jest kolejny łuk. Nie ma żadnych komulców na razie, przynajmniej nie widzę. Okej. Okay. Jest kolejny łuk. N. The Northmen speak of a death moon, a light shaped like a half moon that appears inside a house and goes around the walls. I once saw the death moon appear at a farm, and first the shepherd died, then a guest died, and then the farmhands, and then the farmer and six of his men drowned at sea. That is not the end of it, because the dead return to haunt the living. Ooh, wow. If you see the death moon, then beware, because there will be death in that house. Tak, teraz możemy przejść tędy i cofnąć tą. Ten łuk. Tak. Świetnie. Tak, te zagadki nie bywa, nie są zbyt trudne. Szczęście. Okej. Okay. Tak. Nie, Senua, naprawiła most, jej. Dobra. Cię głosy też potrafią być miłe. Kiedy sytuacja nie jest kompletnie beznadziejna. Znowu brzmi. Co się dzieje w tym domu? O nie, ciemność. Dobra, wiecie co? To już myślę, że starczy w tym odcinku. W tym odcinku wchodzimy do tego domu. No i zobaczymy, na czym będzie polegać ta próba. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!